konferencji prasowej zorganizowanej przez klub motorowy w obecności pana prezydenta. Przedmiotem konferencji prasowej będzie uchwała, którą podjęto na konferencji zorganizowanej w obecności pana prezydenta w Urzędzie Rady Miasta na temat, oczywiście ze sponsorami i ludźmi, którym dobro żużla leży na sercu. Będzie to także przedmiotem dzisiejszej debaty. W dniu 12 sierpnia na wniosek sponsorów podjęto pewną uchwałę, to znaczy się takie zobowiązanie, które rodziłoby dalsze powiedzmy skutki związane z organizacją dwumeczu, który jest przed nami. To jest o utrzymanie klubu motorowego w pierwszej lidze. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to ma tytuł Ratujmy pierwszą ligę w Ostrowie. Może w tej kwestii oddałbym tutaj głos panu prezydentowi, który może by chciał coś powiedzieć w tym temacie. Proszę bardzo. Tak, tutaj pan prezes mówi. Dwa dni temu spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim ze sponsorami Ostrowskiego Żużla, żeby powiedzieć sobie, czy zależy nam na tym, aby po pierwsze w Ostrowie istniał żużel i po drugie, aby jeśli się uda utrzymać się w pierwszej lidze żużlowej. Na pierwsze pytanie nie mamy w ogóle żadnych wątpliwości. Zależy nam na tym, żeby sport żużlowy w Ostrowie istniał. To jest, można powiedzieć, w tej chwili 30 lat od reaktywowania sekcji żużlowej w Ostrowie. Właściwie z małymi przerwami to jest 30 lat żużla. To już spora, nowa historia, bo jeszcze przecież jest cała legenda Ostrowskiego Żużla wcześniejsza. I tutaj jesteśmy co do tego zgodni. Druga kwestia to jest taka, tu padają deklaracje, że niezależnie od tego, jak potoczy się przyszłość w tej chwili rozgrywek, te, które są jeszcze przed klubem czy przed drużyną, to że ci najbardziej zagorzali miłośnicy sportu żużlowego, ci najbardziej sprawdzeni sponsorzy, przynajmniej ci, którzy byli na tym spotkaniu, jak i miasto, będą zainteresowani tym, aby na naszym stadionie można było pasjonować się dalej jazdą żużlowców, rozgrywkami ligowymi, niezależnie od tego, w jakiej one by lidze były. Natomiast kwestia dokończenia rozgrywek tegorocznych i próby utrzymania się w pierwszej lidze jest o tyle, powiedziałbym, trudnym tematem, że tutaj jest niezwykle istotny jest czas. Sponsorzy, którzy byli na tym spotkaniu, jak i my, jako miasto, mamy właściwie takie samo stanowisko, że każdy z nas w minionym 2000, czy nie minionym, w trwającym roku, ale w minionym czasie przeznaczył dość spore środki na to, aby żużel w Ostrowie mógł funkcjonować. No i splot różnych wydarzeń, zarówno tych związanych z postawą zawodników, jak i z kondycją finansową sponsorów, jak i działań klubu, spowodował to, że jesteśmy w tym, a nie innym miejscu zagrożeni spadkiem, a chcielibyśmy, aby jeśli to jest możliwe, jeszcze ratować. Czy jest możliwe, tego nie wiemy. No, obecny na tym spotkaniu pan trener Stachyra ma pewną wizję, jak odjechać się, jak to się mówi w slangu żużlowym, te spotkania. No ale
nie ukrywajmy, są potrzebne pewne środki. I sponsorzy mówią tak, że im bardzo zależy, oni deklarują się na to, aby w przyszłości dalej wspierać, natomiast w tym roku, podobnie jak i my, nie jesteśmy w stanie przeznaczyć na te kolejne mecze dużych pieniędzy. Stąd ze środowiska sponsorów pojawił się taki postulat, aby spróbować, jeśli nie można zebrać 1500 razy jeśli nie można zebrać 150 tysięcy razy 3, to może można zebrać 1000 czy 1500 zł razy 1000. Wychodzi na te na podobne kwoty. I ze środowiska sponsorów padła propozycja, aby w cudzysłowie sprzedać krzesło. Czyli żeby sprzedać już w tym roku pod hasłem ratujmy Ostrowski Róża, ratujmy pierwszą ligę w Ostrowie, aby sprzedać miejsce na trybunie głównej, ale nie tylko, czyli mówiąc zupełnie tak już obok tego hasła sprzedajmy krzesła, aby wszyscy ludzie dobrej woli, którym Żużel leży na sercu, dorzucili się do tego, do tej miłości do sportu, i jedni więcej, drudzy mniej dołożyli do klubowej kasy. Propozycja na tym spotkaniu była taka, ażeby dla takiej pewnej czytelności zrobić to poza klubem, aby miasto, czy w tym wypadku ja, wraz z kilkoma sponsorami podjąć się takiej publicznej zbiórki pieniędzy. Wtedy powiedzieliśmy sobie, że to było przedwczoraj, że no w krótkim czasie rozeznamy możliwości prawne. No i prawo tutaj nie idzie nam, aż tak bardzo bym powiedział, na rękę, no bo jest to publiczna zbiórka pieniędzy. Najlepiej byłoby, żeby taką publiczną zbiórkę pieniędzy prowadziło stowarzyszenie. Stąd też dzisiaj jesteśmy tutaj, dlatego że okazuje się, że no, najprościej i najłatwiej byłoby, żeby jednak tą zbiórkę prowadził klub motorowy. Ale ja jako prezydent i zapewniam też, że sponsorzy, którzy byli na tym spotkaniu, no chcielibyśmy wesprzeć to, zarówno moralnie, jak i organizacyjnie, stąd też nasze zaangażowanie tutaj prawne, aby to się udało zrobić. Jeśli się to nie uda zrobić, no to prawdopodobnie będą spore trudności z tym, aby te mecze o utrzymanie się w pierwszej lidze się odbyły. I wtedy przyjdzie nam prawdopodobnie rozpoczynać przygodę z Ostrowskim Żużlem od zera, ale wszyscy jesteśmy do tego, co do tego zgodni, że większą wartością jest sam Żużel w Ostrowie niż utrzymanie się nawet w pierwszej lidze, pomimo iż na tym drugim równie nam zależy. Jaką sumę musicie Państwo zebrać? Myślę, że za chwilę pan tutaj wiceprezes powie mu. Mowa jest taką minimalną kwotą, jest bodajże około 360 tysięcy złotych. A teraz ile kosztuje jedno? Założenie, które padło z ust jednego, powiedziałbym, ze sprawdzonych przyjacieli Ostrowskiego Speedwaya, bo to nie jest mój pomysł, to jest pomysł sponsorów, aby tak zrobić. Założeniem było, żeby to było 1500 zł, czyli właściwie podwójna cena mniej więcej karnetu. Nie ukrywajmy, że mówimy o takim, powiedziałbym, geście dobrej woli, bo możemy się umówić, że to krzesło nie jest warte tyle, ale to jest też jakby taki czas, kiedy sponsorzy mówią, że nie są w stanie przez cały czas, tak jak to było w minionych latach, ciągnąć brać na swoje barki funkcjonowania Ostrowskiego Żużla, że kibice, zarówno ci na trybunie głównej, jak i ci siedzący poza nią, muszą też wiedzieć, że troszeczkę jakby większy ciężar musi spocząć na ich barkach, jeśli chodzi o utrzymanie tego klubu w kondycji. Tu propozycje były różne.
stanęło na tym, że jeśli tylko drużyna będzie jeździła w przyszłym roku w lidze, to niezależnie czy pierwszej, czy drugiej, to ta sprzedaż tego krzesła wiąże się z tym, że już w tej cenie jakby jest przyszłoroczny karnet na trybunie. Natomiast no, gdyby coś się zdarzyło, czego tak myślę, że nikt sobie z nas ani nie życzy, ani nie przewiduje, no to musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że próbujemy ten sport ratować, a możemy ponieść klęskę. No, znaki na niebie wskazują, że gdyby pospolite ruszanie się udało, gdyby minimum gdzieś 300-400 osób, bo mówiliśmy o 600, ale 300-400 osób jakby odpowiedziało na ten apel, no to jest szansa, że to wszystko się uda. Nie mają czasu, żeby na apel odpowiedzieć? No, czasu jest niewiele, dlatego też w takim trybie pilnym wczoraj się spotkaliśmy, wczoraj była dyskusja na temat możliwości prawnych, dzisiaj się spotykamy z Państwem, chcielibyśmy, żeby jak najszerzej, jak najszybciej wszyscy się o tym dowiedzieli, dlatego że no, mecz jest za 2,5 tygodnia, właściwie to już prawie za dwa, żeby podjąć decyzję, czy zawodnicy pojadą, to właściwie jest potrzebne kilka dni, dlatego że są też potrzebne pieniądze na przygotowanie się tych zawodników, a nie muszą przygotować sprzęt, bo potrzeba odpowiedzialnie się przygotować do jazdy i ten czas trzeba też poświęcić na spotkanie się z nimi, dlatego że doskonale Państwo wiecie, że w różnego rodzaju sytuacjach pewna wiarygodność, powiedziałbym, finansowo-organizacyjna w obie strony została nadszarpnięta. Z jednej strony klubu, który gdzieś tam miał problemy z wypłaceniem należności za jazdę zawodnikom, z drugiej strony klubu w stosunku do zawodników, bo dzisiaj nikt nie da głowy, że nie powtórzą się sytuacje takie, że zawodnicy zastrajkują i nie wyjadą. I to tak naprawdę jest największą niewiadomą, to ta wiarygodność. Stąd też zaangażowanie moje, jak i zaangażowanie tych sponsorów, których dzisiaj nie ma tutaj, ale zapewniam Państwo, że są oni znani z imienia i nazwiska, ale oni też niekoniecznie chcą się z tym, powiedziałbym, obnosić. Stąd zaangażowanie, że zależy nam na tym, aby w tej chwili to pospolite ruszenie się udało, a deklarujemy się, że w przyszłym sezonie jest chęć i wola tego, aby w sposób wiarygodny budować siłę tego sportu w Ostrowie. To budowanie wiarygodny sport, tego sportu w Ostrowie również się wiąże i takie jest życzenie tych największych sponsorów, aby był pewien przegląd i przejrzystość finansów, być może w oparciu o sportową spółkę akcyjną. Znaczy być może, tak naprawdę to takie właściwie jest życzenie na 99%, żeby to była sportowa spółka akcyjna, w której jest rada nadzorcza, gdzie rada nadzorcza składałaby się, tak przynajmniej na roboczo i szybko powiedziano, z 5 sponsorów, którzy co tam parę miesięcy by się zmieniali, po to, żeby sponsorzy, którzy dają pieniądze do klubu, mogli obserwować, co się z ich pieniędzmi naprawdę dzieje, aby w pewien sposób mieli wpływ na podpisywanie kontraktów z zawodnikami, dlatego że na końcu okazuje się tak, że pieniądze płyną dwoma sposobami. Z jednej strony sponsor finansuje klub, a z drugiej strony jest zmuszony albo nie. No, czasami robi to z własnej woli, finansować wprost zawodników. I gdyby nie to, to być może te problemy byłyby nawet częstsze albo wcześniej, bo doskonale Państwo wiecie, że choćby Robert Miśkowiak niedawno mówił, że przygotował sprzęt, ponieważ miał pieniądze od sponsorów, natomiast no, rozumie pewne problemy klubu, w związku z tym no, nie robi z tego tak wielkiej sprawy, jakby można, ale nie wszyscy tak są. I tu dochodzimy do, tak mówią. I tu dochodzimy jakby do kolejnego problemu, o którym mówiliśmy ze sponsorami, identyfikacji zawodników z klubem, z miejscem, w którym startują. No bo to, co się stało na meczu z Gniezdem, to właśnie był brak identyfikacji. To wspominano inne przypadki. Trener Stachera mówił o przypadku meczu Rzeszów z Gniezdem właśnie, kiedy mówił, że
no, pięciu wychowanków w Stali Rzeszów po prostu się ubrało i wyszło na tor. Dlatego ten sam manewr Gniezna w Rzeszowie się nie udał, a w Ostrowie się udał. Stąd też jakby, pomimo iż przez wiele minionych lat taka była, powiedziałbym, presja na wynik, na ekstraligę, na awans, na jak najlepszy sukces sportowy, to dzisiaj wszyscy mówią, że wartością samą i największą jest róża. I żebyśmy się chcieli bawić więcej tym sportem i emocjonować widowiskiem, niż, przepraszam za sformułowanie, pompować atmosferę, aby być jak najwyżej, bo z tego pompowania się okazało, że w tej chwili nam grozi spadek niżej. Nie boi się pan ręczyć za klub, który ma niewiarygodnych zawodników i który sam w sobie też przestaje być tak naprawdę wiarygodny? Oczywiście, że się boję ręczyć za klub. Ja niczego nie ręczę. Dlatego dzisiaj mówię tutaj zupełnie... Staje się pan twarzą tego klubu. Tak, staję się twarzą, bo zdaję sobie z tego sprawę, że na żużlu zależy, w Ostrowie zależy wielu osobom. I teraz mówię w pewien sposób też twardy, nie żeby się komuś przypodobać, że większą odpowiedzialność za klub muszą również wziąć kibice. Być może to się przełoży w przyszłości w cenie biletu, a być może w tym, że również kibice czy większa ilość osób powinna być członkami klubu, jeśli będzie stowarzyszenie. Tak naprawdę dzisiaj cały czas ciężar organizacyjny spoczywał na kilku osobach. To jak były dyskusje dotyczące, kto ma być w zarządzie klubu, to można powiedzieć, nie chcę tego nazywać, że dramatyczne poszukiwanie członków zarządu, ale tak to nawet jakby wyglądało. Jest zawsze wielu takich, którzy chcą rozliczać, a niewielu takich, którzy chcą się zaangażować. To, że sponsorzy się nie chcą zaangażować, bo każdy ma swój biznes, to jest w miarę logiczne, ale te największe kluby na świecie, największe kluby w Europie, szczycą się tym, że mają setki, tysiące członków, którzy, nie wiem, co miesiąc płacą składki nawet. I ja kiedyś jeszcze tego nie rozumiałem, a dzisiaj to doskonale rozumiem, kiedy kibice, akurat może tu nie ma się czego chwycić, ale kibice jednej z drużyn piłkarskich robili, przepraszam, rozruby na ulicach, to ktoś się z nich wypowiadał, bo klub to my, a nie drużyna. I taka jest naprawdę, naprawdę prawda. Z tego klubu rozliczać, gdzie coś się nie powiedzie, a nie kibiców. Ja się nie boję rozliczeń. Tylko proszę się teraz postawić, no pan jest kibicem, ale w rolę przeciętnego kibica, takiego, którego stać na wykupienie tego krzesła, załóżmy tam na rok, ja na miejscu takiego kibica chciałabym coś w zamian. Chciałabym mieć w zamian gwarancję, że dzisiejsza sytuacja, to, że ja wykładam 1500 albo 3000 zł, doprowadzi do tego, że osoba odpowiedzialna za tą sytuację, za to, że klub po tej propagandzie sukcesu, kiedy się w ogóle cudownie działo i super zarabiał, ma długi i kto będzie za to rozliczony. Ja bym chciała coś w zamian. To jest inna kwestia. I tutaj i ta sprawa, myślę, że zostanie wyjaśniona na najbliższym walnym zgromadzeniu członków klubu, bo to jest organ, który to musi zrobić. I tutaj to nie budzi zaufania kibiców, bo powiedzmy, dlaczego mamy płacić za czyjeś błędy, a ktoś właściwie chodzi bezkarnie i spada zawsze na cztery łapy? Ma pani rację. Ma pani rację i myślę, że to się zdarzy i to będzie, tylko tyle, że w tej chwili na naszą niekorzyść gra czas, bo o ile się nie mylę, wolne zgromadzenie jest kiedy, panie prezesie? W środę, jest w środę 19.19, a i zanim się pojawią jakieś uchwały i rozliczenia, to będzie już po. To jest w trybie pilnym. Także ja powiem tak, to oczywiście ten mój apel wiąże się z tym, żeby kibice też sami ocenili, tak? Czy być może zrobić w ten sposób, że w tej chwili nie zaufać, tak? Po prostu w tej chwili nie zaufać, nie dać żadnych pieniędzy, nie będzie tych pieniędzy na kontynuację rozgrywek w tym roku. Klub odzyska swoją wiarygodność, padniemy do drugiej ligi i będziemy budowali siłę ostatniego żużla od zera. Tak? Tak jest, i tak jest również zdanie sponsorów, tylko sponsorzy to jest, powiedzmy, kilkadziesiąt, kilkaset osób. Tak? My jako miasto jesteśmy jednym z nich.
Natomiast zdajemy sobie sprawę, że być może się mylimy, że być może właśnie ogół tych, którzy przychodzą na żużel, kibiców, którym bardziej na tym zależy, jest inny. Dlatego sponsorzy mówią też twardo. Nie do końca mamy zaufanie. Nasze zaufanie zostało nadszarpnięte. My się deklarujemy, że jeśli się wszystko poukłada, to tego klubu nie opuszczamy, ale dzisiaj tego nie zrobimy. Więc jeśli nam jako na wspólnym dobru zależy, żeby ten klub przetrwał, to wspólnie o niego zawalczmy. Sponsorzy, każdy z nich mówi, deklaruje, ja kupię jeden, ja kupię 10, ja kupię 5 tych miejsc, ale to są kwoty rzędu 10 tysięcy, 15 tysięcy złotych, a nie wydam 150 tysięcy złotych, bo nie wiem, czy taka inwestycja ma sens. I dlatego mówimy o pospolitym ruszeniu, żeby każdy z nas, jeśli chce zaryzykować to przyszłość tej dyscypliny w pierwszej lidze w Ostrowie, no to żeby pokazał to również w sposób bardzo wymierny, w sposób finansowy. Ja wiem, że w sporcie nie ma żadnych gwarancji i tutaj w tej sytuacji, w tej chwili klubu, dopóki nie zostanie to wszystko wyjaśnione i rozliczone, to też powiedziałbym, trudno ręczyć. Ja tutaj za klub i za to, że wszystko będzie dobrze, nie będę ręczył, bo nie jestem organem nadzorczym klubu. Ja jestem tutaj tylko jako jeden z kibiców, jako prezydent miasta, który mówi, że zależy mi na tym, aby żużel w Ostrowie istniał. I jeśli żużel będzie istniał, niezależnie czy w drugiej lidze, czy w pierwszej, to nam będzie zależało jako miastu na tym, aby na stadionie miejskim odbywały się rozgrywki czy to ligowe, czy drugie indywidualnie w żużlu. Materia jest skomplikowana i gdybyśmy chcieli być czegokolwiek dzisiaj pewni, to potrzebujemy tak naprawdę to pół roku do rozpoczęcia rozgrywek w przyszłym roku, żeby świadomie podejmować decyzje. A czy kibic Torzyński i prezydent Torzyński kupi bilet? Tak. Krzesło w sensie? W sensie krzesło kupię. Ale jako kibic, jako prezydent? Nie, jako kibic. Ja, to tak żeby było jasność, ja mam krzesło jako kibic, nie jako prezydent. Ja za swoje miejsce i moich dwóch synów, którzy siedzą koło mnie, płacę i uważam, że to jest postawa każdego kibica. Być może właśnie tak powinni robić wszyscy. Nie wiem, czy tak wszyscy robią. Tego ja nikogo nie oskarżam. Ja mówię za siebie.